W związku z zagrożeniem koronawirusem w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Z dniem 16 marca zamyka się targowisko miejskie przy ulicy Targowej oraz wyłącza z handlu zewnętrzne stanowiska handlowe na placu targowiska miejskiego przy ulicy Żwirki, tak zwany Manhattan. Dzisiaj w ratuszu odbyło się kolejne z wielu spotkań roboczych u prezydenta miasta, w którym uczestniczył Przemysław Boleski, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych. Ten poinformował nas, że od wtorku 17 marca będzie wyłączona z handlu część zewnętrznych stoisk, czyli tak zwane stoły. Teraz wracam ze spotkania u pana prezydenta i pan prezydent podjął decyzję i już jest zarządzenie w trakcie tworzenia. Pewnie jak skończymy już to nagrywać, będzie podpisane przez pana prezydenta zarządzenie o zakazie handlu na terenie targowisk. To jest przy ulicy Targowej tutaj, jak również przy ulicy Żwirki. Czy handlowcy już wiedzą o tym, czy będą w jakiś sposób informowani? Oczywiście, że tak. Bezpośrednio po rozmowie z panem prezydentem informacje zostały przekazane do pracowników odpowiadających za administrowanie tych obiektów i oni już się udali do tych handlujących na zewnątrz sprzedawców, że od jutra już nie będzie możliwości prowadzenia takiego handlu. Targowisko miejskie przy ulicy Targowej czynne jest 2 razy w tygodniu, we wtorki i piątki, ale targowisko na Suchostrzygach obsługuje klientów od poniedziałku do soboty. Czy już teraz zauważalny jest mniejszy ruch kupujących? Na Manhattanie ciutkę mniejszy, natomiast jako ciekawostkę można powiedzieć, że w tym miejscu, co się znajdujemy, też jest prowadzone targowisko w sobotę, generalnie osób handlujących zwierzętami. I bardzo mało było osób tutaj i też z naszych terenów, już przyjezdnych nie było w ogóle tutaj handlujących i też bardzo mało było odwiedzających osób.